kraina zamków, przygotowanie do gry. Według instrukcji musimy umieścić na planszy. Tu mamy na każdej planszy mamy zamki odpowiednie. Jeden taki wielki zamek. I musimy umieszczać tak. To są takie szare, to są mury. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć murów zawsze na północnym placu budowy. Bo każdy zamek ma północny, południowy, zachodni, wschodni plac budowy. Okrągłe to są miejsca na studia. Więc pięć na północnych placach budowy murów. Następnie umieszczamy wieże. Też na północnych placach budowy. Takie czarne, wysokie to są wieże. Na północnych placach budowy, też losowo, tak jak te mury. I umieszczamy cztery według instrukcji. Dla dwóch graczy, to wszystko dla dwóch graczy jest. Cztery wieże. Następnie domy. Domy zawsze umieszczamy tam, gdzie są już mury. Jeden mur, jeden dom. Jeden mur, jeden dom. Dwa domy umieszczone na początku gry dla dwóch graczy. Następnie kamienie graniczne. To są kamienie graniczne. To są w ogóle skrzyżowania. Jedna droga, druga, więc skrzyżowanie. Losowo losujemy kamienie graniczne, czyli takie płytki z różnymi herbami i umieszczamy je na skrzyżowaniach, na takich okrągłych polach, to są skrzyżowania. Każdy zamek ma dwie bramy wychodzące, więc dwa herby, dwa rodzaje kart z takimi oznaczeniami będą obsługiwały dany zamek, budowę w tym zamku. Następnie studnie. Tu jest miejsce na studnie. Studnie, karty studni. No, tasujemy je. Wyszła pierwsza studia z numerem 8, więc czerwony znacznik kładziemy tutaj na numer 8. Więc tu będziemy naszą pierwszą studnię mogli budować w tym miejscu. Co jeszcze? Tutaj żetony bonusów. W tym miejscu żetony wymiany, też oznaczone miejsce. Tutaj karty mistrzów budowy przetasowane, pochowane w tym miejscu, ponieważ kiedy budujemy wieżę, musimy zatrudnić mistrza budowy. Tu są karty do gry, herby na kartach, takie jak na tych naszych kamieniach. Pierwszy gracz losuje cztery karty i jokera, to są kubka jokerów, talia do jokerów. Drugi gracz losuje jedną więcej, 5 kart do gry i też jednego jokera. Jakby był kolejny gracz, to by znowu jedną kartę więcej losował, ale zawsze jednego jokera. Oprócz tego dla dwóch graczy 3 studnie, 5 domów, 5 murów, 4 wieże i tak samo drugi gracz. Tutaj normalnie za tymi zasłonkami ukrywamy ile nam tego pozostało jeszcze. I tutaj na boku mamy opisane, ile przy danej ilości graczy, ile dajemy na planszę znaczników, znaczy takich tych figurek, tych pionków, a ile my mamy do dyspozycji. I co by jeszcze? No te karty, jak gramy na przykład tutaj, ten gracz wylosował sobie raz, dwa, trzy pomarańczowe, jedno żółte. Tutaj mu się fajnie trafiło, że ten zamek właśnie jest przez pomarańczowe i przez żółte obsługiwane karty, więc od razu będzie mógł tak naprawdę z tych kart, które wylosował, tutaj coś zbudować. No i to jest przygotowanie do gry. No kto pierwszy wybuduje, pozbędzie się tych wszystkich swoich murów, wież, domów i studni, no ten wygrał. No dzięki. Tu stopnie? Tak.